No cześć. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie omówimy sobie kwestię sterowania naszych skrzyń biegów. Mowa oczywiście o AW5550. Jak już wielokrotnie wspominałem w moich filmach odnośnie tej skrzyni, stosowanej w wielu autach u wielu producentów. Niemniej ma ona wiele ze sobą wspólnego, jeżeli chodzi o te wszystkie marki, gdzie była użyta. No i w zasadzie te komponenty wewnętrzne, poza drobnymi, czasami istotnymi szczegółami, nie różnią się między sobą. Dzisiaj w dzisiejszym filmie omówimy sobie i zaczniemy demontaż bloku sterowania, tego tak zwanego hydrobloku, po to, żeby w następnych częściach pokazać Wam, w jaki sposób ocenić kluczowe dla tego urządzenia elementy, miejsca, w jaki sposób sprawdzić stopień zużycia, ewentualnie ocenić, czy jest jakaś szansa naprawy, czy wystarczy tylko wyczyścić i tak dalej, i tak dalej. Pokażę Wam krok po kroku, jak to wszystko rozebrać, wyczyścić, sprawdzić, poskładać z powrotem i cieszyć się, że ta naprawa przyniesie sukces jazdą, jakiej wcześniej no nie mieliście okazji doznać, bo z doświadczenia wiem, że te skrzynie potrafią być wredne, jeżeli ten element sterowania jest nie w formie. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, od omówienia różnic między tymi blokami, bo jakkolwiek bądź skrzynie te produkowane na przestrzeni kilku lat tymi hydroblokami różniły się. Są one, jest możliwość stosowania ich zamiennie, ale chciałbym Wam pokazać, na czym rzecz polega, jeżeli chodzi o różnice. Przede wszystkim różnią się one płytami, konstrukcją tych płyt, tą ścieżką tak zwaną worm track, tymi otworkami robaczkowymi, nie wiem jak to po polsku generalnie nazwać, ale pokażę Wam w dalszej części, o co chodzi. Żeby ocenić, z jakim blokiem, z jaką jego wersją macie do czynienia, wystarczy spojrzeć w to miejsce. Jak widzicie, ten blok ma tutaj wybitą literkę B, ten blok nie ma nic. Generalnie, jeżeli chodzi o wersję, było ich A, B, C i bez oznaczenia, także 4. To jest wersja najstarsza, a tutaj w tym miejscu nie ma żadnych oznaczeń. Wersja kolejna, poprawiona w jakimś tam stopniu, miała tutaj na tym wsporniczku, na tym nadlewce, literkę A bitą. Ta, jak widzicie, jest późniejsza, ma literkę B. Ostatnia wersja, jaka wychodziła, miała literkę C. Jeżeli chodzi o te hydrobloki, to jeżeli chcielibyście je w całości między skrzyniami wymieniać, nie ma problemu, będzie działało. Aczkolwiek Eisenwarner zaleca wymianę na nowszy. Jeżeli więc mieliście sterownik tego typu bez oznaczenia, no to warto włożyć na przykład B. Jakieś tam funkcje, jakieś tam ulepszenia zostały wprowadzane. Nigdzie w dokumentacjach nie mogłem dojść do szczegółów, czym się te bloki różnią. Poza takimi różnymi detalami, które są na pierwszy rzut oka już widoczne, jeżeli się to rozbiera. Ale dobra, to zbyt szczegółowe będzie. Natomiast musicie mieć świadomość tego, że zawory między różnymi wersjami mogą być niezamienne, chociaż też są wyjątki, ponieważ różnią się długościami i na przykład przesłaniane mogą być porty wyjściowe w tych zaworach i tak dalej. Czasami taka skrzynia działa, czasami jest problem, zwłaszcza zależy to od tego, w jakim stopniu jest zużyty ten blok, czy też podzespoły skrzyni. Mogą być różne efekty, także lepiej jednak trzymać się tej wersji zaworów do danego bloku i nie zamieniać między sobą. Jeżeli chodzi o pozostałe płyty, bo taki hydroblok składa się z kilku płyt, będziemy to rozkręcać, będzie widać, no to między wersjami płyty te są absolutnie niezamienne. Nawet jeżeli chcielibyście sobie zwrócić na to uwagę, no to każda z tych płyt ma jakiś numer i one się różnią totalnie między sobą. Te płyty są, mają różne ścieżki, nie pasują później przekładki te izolacyjne, uszczelki między nimi, na to też trzeba zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o demontaż hydrobloku ze skrzyni, no to jak widzicie, mamy do czynienia z przewodami, które trzeba odpiąć, bo to jest wiązka, która zostaje w skrzyni, no i później kilka śrub do odkręcania. Co do samych przewodów, bo też spotkałem się z pytaniami i z problemami na temat, w jaki sposób je odpinać. Słuchajcie, to pracuje w oleju cały czas, znaczy nie jest jakby zamoczone, ale chlapie po tym olej. Temperatura plus właśnie ten olej robi swoje. Te złącza potrafią twardnieć, potrafią chrupnąć, jeżeli się to nieumiejętnie próbuje wyczepić. Nie powiem, że jest łatwo, bo czasami naprawdę taka skrzynia, zwłaszcza pod samochodem, kiedy leżysz, czy tam z kanału próbujesz ten sterownik zdjąć, potrafi być upierdliwa. Jak się mieliśmy okazję przekonać z kolegą niedawno, są też skrzynie, które konstrukcja chłodnicy nie pozwala
na wyjęcie zaworu, na przykład gdyby chcieć tylko zawór liniowy wyczyścić, serwisować bez demontażu całego tego bloku, więc no różnie to bywa. W każdym razie trzeba odpiąć sterowanie. Najlepiej zrobić to przy pomocy takiego zmodyfikowanego narzędzia. Ja troszeczkę tutaj, jak widzicie, skróciłem i zaszlifowałem tą końcówkę. No i co, wystarczy to od tej strony, od strony przewodu, czyli to, jeżeli to będzie tu ten zawór, to z tej strony, jeżeli ten, to też z tej strony, a tutaj od strony przewodu wsuwacie i takim ruchem półokrągłym, naciskając tym trzpieniem na wtyczkę, delikatnie spowodujecie, że to się wysunie. Chodzi o to, żeby spróbować ucisnąć to miejsce przed zatrzaskiem i spowodować ugięcie delikatne tego, żeby to się dało wysunąć. No i tak z każdym przewodem, jeżeli chodzi o zawory liniowe, trzy będą do wyczepienia. Te są już łatwiejsze, ale też można sobie życie ułatwić w ten sposób. Przed przewód, w stronę wtyczki. Do kamery to jest niełatwo zrobić, zawsze to powtarzam, no ale jak widzicie, nie ma problemu. Nie trzeba, nie ciągnijcie za przewody. Starajcie się jak najmniej siły używać, jeżeli chodzi o usuwanie tych elementów, żeby nie zerwać przewodu, no bo później zarobić tą końcówkę jest problem. No jak macie to usunięte, całą tą wiązkę sterującą, to można przystąpić do wykręcania bloku. Poza wtyczkami mamy jeszcze jeden element tutaj z tymi dwoma pomarańczowymi przewodami. To jest czujnik temperatury oleju w skrzyni biegów. Tutaj jak go wyciągnąć, to w środku będzie o-ring, który teraz to życia nie ułatwia. O, w ten sposób to wygląda. To jest element, który przekazuje do sterownika skrzyni WTCM dane o temperaturze, szumnie zwane dane, po prostu zwykły rezystancyjny czujnik, zmienia się jego rezystancja w trakcie zmian temperatury i sterownik sobie tą rezystancję mierzy i na tej podstawie wie, jakie temperatury mamy olej. No i teraz jak porównacie sobie te dwa bloki, zrobię trochę miejsca, pod względem śrub, to zwrócicie uwagę, że jest kilka śrub, których nie ma, element, którego też nie widać, tutaj jest różnica. Wszystkie z łbem na klucz 10 mm trzeba odkręcić, żeby blok od skrzyni biegów uwolnić, czyli mamy tutaj trzecią. Te dwie odejdą razem z pokrywą tego akumulatora. Tutaj też jest taka papierowa uszczelka, trzeba na nią uważać. No i mamy jeszcze tutaj śrubę, tu i tu. Jeżeli odkręcicie, pamiętajcie, która gdzie, jeżeli chodzi o długość była, ta będzie najkrótsza. To jest ważne później. Cały hydroblok można wtedy wysunąć. Oczywiście trzeba jeszcze wyczepić zawór, który steruje blokadą tą parkingową. Tutaj jest taki zespół cięgieł, które dalej do skrzyni wchodzą i tam w pewną taką przestrzeń się zapinają. Jak będziemy robić materiał o skrzyni biegów, to wam to pokażę. Także można w ten sposób to uwolnić. Też nic się nie stanie, jeżeli wy dostaniecie cały ten zawór z tego miejsca, gdzie on tutaj sobie siedzi. Zaraz spróbuję to pokazać. O. Nie ma żadnych uszczelek, tutaj nie ma żadnych kulek, żadnych sprężynek, nic nie zgubicie, więc można go śmiało wyjąć i zawór hydroblok usunąć. Pod hydroblokiem będą w tym miejscu dwa o-ringi, które zostaną w skrzyni biegów. To są porty zasilania i warto te o-ringi mieć nowe, jeżeli byście chcieli taką operację przeprowadzić. Reszta jest uszczelniana przy pomocy takiej papierowej uszczelki. Tutaj widać teraz te wszystkie miejsca, skąd olej sobie wychodzi, żeby zasilać poszczególne elementy skrzyni biegów mechaniczne. No to są uszczelniane tą papierową, czarną uszczelką. Dobra, jak mamy to rozebrane, zdjęte i na stole, możemy przejść do dalszego etapu. Mianowicie będziemy usuwać, wyciągać zawory. Te liniowe trzy oraz te dwustanowe, włącz, wyłącz, bo one mają tylko dwa stany możliwe w trakcie pracy. No dobra, mamy nasz blok przygotowany do demontażu i do czyszczenia. Pierwszy krok w tej naprawie to jest usunięcie zaworów.
liniowych. Żeby to zrobić, musimy odkręcić tą blaszkę, która mocuje te dwa zawory oraz tą tutaj, która wraz ze wspornikiem dla przewodów, tutaj jest wiązka zaczepiona w tą blaszkę, mocowana jest na 8 śrubkę. Mocuje ta blaszka ten zawór. Zapamiętajcie sobie, lub najlepiej w trakcie całej tej operacji co chwilę robić sobie zdjęcie, żeby nie zapomnieć, w jaki sposób coś było, wiecie, ułożone, w jakim miejscu, gdzie jaka śruba. Te długości też będą miały znaczenie. Także musicie pilnować tego, jaka śruba gdzie była, żeby ona wróciła na swoje miejsce. Jeżeli chodzi o zawory, no to jak widzicie, ich ułożenie też jest określone i nie będzie po prostu zawór pasował, jeżeli będziecie próbowali go z wtyczką inaczej zamieścić, obrócić, chociaż znałem takich, którzy naprawdę od innego typu hydrobloku zawór potrafili założyć, obracając go i szlifując wręcz te plastikowe złącze, żeby się dało założyć blachę. Ponoć te skrzynie jeżdżą, no słuchajcie, to już jest jak dla mnie zbyt duży hardcore, żeby w tą stronę iść. Dobra, usuwamy te dwa, klucz 10 mm, odkręcamy śrubę, która trzyma ten nasz bracket, tą naszą blaszkę i tutaj już jest pierwsza uwaga. Te blaszki też są różne w zależności od typu skrzyni i musicie zwrócić uwagę na to, w jaki sposób ta blacha była. Zwróćcie uwagę na ten języczek, on musi być z tej strony. Da się tę blachę założyć odwrotnie i wtedy zawory są źle spozycjonowane. Dlatego pilnujcie i pamiętajcie w ten sposób, tym języczkiem w tę stronę. Teraz ważna uwaga, te blaszki w zależności od typu hydrobloku były różne. Jeden typ nie miał tego języczka, blaszki były węższe, szersze i tak dalej. Najlepiej zróbcie sobie zdjęcie dokładnie, zwróćcie uwagę na szczegóły, w jaki sposób ta blacha była zamontowana, żeby jej nie pomylić, bo mówię, da się ją założyć odwrotnie, jest problem. Także to mamy na bok, jak widzicie, masa osadu z wytartego metalu, aluminium lub też stalowego, prawdopodobnie w skrzyni. No, olej nie był zmieniany, bo taki osad świadczy o tym, że zużycie mechaniczne jakieś nastąpiło przy tarczach cielnych itd., itd. Może nawet jeszcze obudowy. Będziemy rozbierać skrzynię, no to dojdziemy do tego, co tu się wydarzyło, skąd tyle tego jest. No i same zawory wysuwamy po uwolnieniu w tę stronę, drugi w tę stronę. No i trzeci, żeby uwolnić, trzeba odkręcić śrubę. Wiele osób twierdzi, że te zawory są piętą achillesową tych skrzyń. Ja się częściowo z tą opinią zgadzam, bo rzeczywiście dużo, dużo takich niepokojących symptomów i objawów jakichś niepokojących można usunąć, ingerując w te zawory. Ale wszystko, co tu się złego dzieje, zarówno w hydrobloku, jak i w skrzyni biegów, ma jedną i tą samą pierwotną przyczynę. Zawsze jest to, słuchajcie, brak wymian oleju na czas. Cokolwiek by producenci nie mówili, jeżeli chodzi o skrzynię biegów, silniki, to wiecie, interwały wymiany olejów, ja jestem zdania, że olej zmienia się w każdym mechanizmie, wszędzie, gdzie by to nie było, no nawet w tej przysłowiowej frytkownicy w Mielnie, od czasu do czasu trzeba by ten olej zmienić. Zawory, wracając do zaworów, jest na moim kanale film, który pokazuje, w jaki sposób można te zawory otworzyć i wyczyścić, bo tutaj robi się problem właśnie związany z wymianą oleju, w zasadzie z jej brakiem. Takie dwie tuleje, które prowadzą popychacz, po prostu na skutek tego, że w oleju jest dużo zanieczyszczeń. Te zanieczyszczenia wbijają się w materiał tych tulej i one zmniejszają swoją średnicę, utrzymują wtedy, przyciera się ten sam popychacz zaworu, no i sterownik nie jest w stanie przy wyłączonych prądach, jakie są potrzebne, bo to są zawory liniowe, to nie jest zawór, który pracuje na zasadzie włączył, wyłączył, tylko on płynnie zmienia swoje położenie i dzięki temu może regulować płynnie ciśnienia, które są wymagane do prawidłowej pracy dalej mechanizmów. I jeżeli, słuchajcie, to zawodzi i ten element nie jest w stanie płynnie przesuwać się w tych miejscach, no to skrzynia może różnie się zachowywać, szarpać, nie wrzucać biegów, no nie wiem, no generalnie różne objawy, zwłaszcza szarpanie przy redukcjach, przy ruszaniu, opóźnienie zapinania jakiegoś drive'a, masa objawów i to wszystko może być związane z tym właśnie, że mamy niewłaściwe ciśnienia oleju dalej w hydrobloku i w skrzyni, a to jest właśnie przyczyną pierwotną
tego problemu. Także jest na moim kanale film, odsyłam Was, jak taki zawór rozebrać, wyczyścić, z powrotem złożyć, i często pomaga ta interwencja. Niekiedy pomaga również dodatkowo zwiększenie ciśnienia, czy też przeregulowanie tych zaworów, odpowiednio wkręcając, wykręcając, też będę na ten temat robił materiał, bo jeszcze go na kanale nie ma. Co do pozostałych zaworów, to są zawory, które działają na zasadzie włącz-wyłącz, czyli albo są otwarte, albo są zamknięte. No i w zasadzie one są umieszczone i mają taką budowę, że nie da się pomylić i zamienić ich miejscami. Jeżeli go zdemontujecie, no to on po prostu fizycznie nie będzie pasował żadne inne miejsce. Znaczy otwory będą się zgadzały, średnice, ale nie założycie blaszki, nie zepniecie śrubą, bo po prostu ten otwór nigdzie nie będzie pasował. Także tutaj nie ma obaw, aczkolwiek dobrze jest, tak jak mówiłem, dobra praktyka robić sobie zdjęcia, gdzie co było przed usunięciem. Odkręcamy zawory. Cyk. Pamiętajcie też o tym, żeby na bieżąco sobie odkładać w takie miejsce, żeby nie pomylić długości śrub, bo jak widzicie, one są różne. Także każdy zawór ma praktycznie śrubę o innej długości. Ona sięga w różne miejsca, raz głębiej, raz płycie, jeżeli chodzi o ten sterownik, i warto nie pomylić, bo może być problem z montażem. Jest śliskie od oleju i w rękawiczkach nie jest to wygodna robota, no ale gdyby nie rękawiczki, to taki przepalony olej ATF strasznie śmierdzi i no nie jest to przyjemny zapach na rękach, a ciężko go domyć. Także zawory mamy wyjęte, odkładamy je na miejsce gdzieś bezpieczne, najlepiej razem ze śrubami, w taki sposób, żeby, mówię, pamiętać, jaka długość do jakiego zaworu należała. No i w kolejnym kroku będzie trzeba te zawory dokładnie umyć. Ja używam benzyny ekstrakcyjnej. Bardzo fajnie jest mieć do tego celu też myjkę ultradźwiękową. Także jeżeli ktoś dysponuje takim urządzeniem, no to jest wygrany, bo naprawdę myjką można umyć te zawory ze wszystkich osadów idealnie. Mamy to, zawory na miejsce i przystępujemy do właściwej zabawy. A propos jeszcze dalszych kroków. Musicie sobie przygotować zestaw kilkudziesięciu pojemników, pudełek lub najlepiej, bo najtaniej wychodzi, ja używam zwykłych papierowych kopert. Chodzi o to, że tutaj naprawdę jest ponad setka części, które będziemy po kolei usuwać, i chodzi o to, że każdy z tych zaworów, który wyjmiemy do czyszczenia, żeby po prostu z powrotem włożyć go we właściwej kolejności albo nie pomylić ich w miejscach, których gdzie przychodzi, najlepiej to sobie właśnie albo obfotografować po wyjęciu zaraz, w jaki sposób pokażę, i przechowywać każdy w osobnym pojemniku. Koperty świetnie się sprawdzają, papierowe. Wręcz pamiętam pierwszy swój raz, kiedy taki blok rozpierałem, to na każdej takiej kopercie miałem odręcznie narysowany ołówkiem, pamiętam, sposób, w jaki ten zawór współpracował ze swoimi tam kolejnymi elementami i miejsce na płycie, gdzie był wkręcony. Także dopiero później odkryłem, że są do tego różne dokumentacje i rysunki, także one też bardzo pomagają w takim złożeniu. Dobra, miejsce na stole i jedziemy dalej. A propos dokumentacji, no żeby nie robić tak, jak przed chwilą opisywałem, polecam Wam odszukanie tej firmy, tej strony internetowej. Oni mają masę różnych takich biuletynów, jeżeli chodzi o różne skrzynie automatyczne. Zajmują się również sprzedażą tak zwanych zip kitów, czyli tych zestawów naprawczych do tych hydrobloków. Opisują różne krytyczne miejsca i ich wpływ na zachowanie skrzyni, także warto sobie tych PDF-ów, bo ich jest kilka, pościągać, poczytać. A co najważniejsze, mają to, co ja musiałem robić przy pierwszym takim moim remoncie samodzielnie, czyli mają rysunki złożeniowe, takie już można powiedzieć szczegółowe, niemniej jednak ciągle uproszczone, odnośnie tego, na jakiej płycie, jakie zawory, w jakiej kolejności są zmontowane i jak wyglądają.
Także to już jest bardzo dużą pomocą przy remoncie takiego hydrobloku. Nie trzeba sobie rysować, jak co było, czy też tylu zdjęć trzaskać. Niemniej podwójne zabezpieczenie nikomu nie zaszkodzi. Warto, tak jak mówiłem, te zdjęcia robić. Warto te zawory, no bo jak pomieszacie, to jest katastrofa, mimo wszystko sortować. To może być dla Was pomocą, jeżeli chodzi o montaż, żeby na przykład sobie przypomnieć, czy najpierw do otworu szła sprężynka i popychacz, czy było też na odwrót i tak dalej, i tak dalej. Ta numeracja zaworów, jeżeli chodzi o ten tak zwany valve body, czyli płytę zaworową, blok hydrozaworów, to nie jest numeracja, która pokrywa się z numerami katalogowymi, jeżeli chodzi o Icing Warner. Dysponuję również taką dosyć grubą książką serwisową, jeżeli chodzi o tą skrzynię. W tej chwili nie mam tutaj, ale być może w dalszej części filmu, jak będziemy coś robić, to pokażę. To jest ponad 170 chyba stron i tam naprawdę te skrzynie są rozłożone na czynniki pierwsze, totalnie. Z tego można się dowiedzieć i wywnioskować naprawdę wiele. Niestety książka ta nie jest dostępna, przynajmniej ja nigdzie nie znalazłem, w PDF-ie za darmo. Trzeba za to zapłacić konkretne pieniążki. Także mam tutaj mieszane uczucia, jeżeli chodzi o pokazywanie tego. Z prostej przyczyny chodzi o prawa autorskie. To jest dokument, który jest dokumentem zastrzeżonym. Autor sobie nie życzy, żeby nawet wręcz wycinki z tego publikować, więc no niestety chyba, mówię, mam mieszane uczucia. Nie wiem, czy pokazać, czy nie pokazać. Mam jakieś tam obawy z tym związane. Zrozumcie mnie, proszę. Natomiast mówię, to, co jest dostępne w sieci, bez problemu mam tutaj. Z tego też wiele informacji wynika, które będą Wam bardzo pomocne. Dobra, to na bok, wracamy do tematu głównego, czyli odkręcamy sobie wszystkie te śrubki z łbem M8 po to, żeby uwolnić tą tak zwaną przednią płytę kontrolną, która mniej więcej będzie wyglądała tak, jak ją obrócimy na drugą stronę. Śruby wykręcone i teraz możemy przystąpić do usunięcia tej płyty. Słuchajcie, dobrze jest to zrobić tak, żeby złapać ją razem pod spodem, pod płytą. Tutaj widzicie, zaczyna się wysuwać, jest uszczelka, płyta, kolejna taka blacha i kolejna uszczelka. Także najlepiej sobie podważyć i razem z tą całą blachą tą płytę front zdjąć i obrócić w ten sposób, dlatego że jak zrobicie to razem z uszczelką, to najczęściej te akumulatorki w środkowej płycie 2, takie tutaj plastikowe są, zostaną na miejscu. Gdyby wypadły, no to tylko dwa. Natomiast to na chwilę odkładam na bok. Natomiast jeżeli teraz usuniemy tą samą blachę delikatnie, to o, nic się nie przykleiło. To jak widzicie, tutaj mamy filterek, który może wypaść i później nie wiadomo skąd on wypadł. Tłoczek ze sprężyną, który sobie siedzi akurat, bo jest usyfiony na oleju. O, i mamy kolejny akumulatorek, który sobie tutaj siedzi, w tej płycie całej, na końcu ścieżki. O, ale się zaklinował. Czemu się zaklinował? Aha, ok. Po prostu jest tyle syfu. Tych akumulatorków, one tak wyglądają. Jest taki element ze sprężynką z dwóch plastikowych części składający się. Tych akumulatorków jest multum w całej tej, w tamtym hydrobloku i słuchajcie, one są ze sobą zamienne, także nie ma problemu. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, dobrą praktyką jest, żeby każdy wrócił na swoje miejsce po umyciu. I teraz zobaczcie, pułapka. Bo generalnie, tak jak mówiłem, różne wersje tych płyt były i za sobą są zamienne. Zobaczcie, mam tutaj instrukcję, która wspomina o tym naszym tłoczku ze sprężynką, o filterku, wspomina o akumulatorku w tym miejscu, był, pamiętacie, akumulatorek, ale już nie wspomina o dwóch kolejnych akumulatorkach, które mogą Wam wylecieć, a znajdują się tutaj, takie trochę innej budowy. O, jeden i tu drugi, tu w tym miejscu, tu już jest sprężynka i akumulatorek, czyli taki zaworek, tłoczek, jak zwał, tak zwał. Dobra, ja to mogę bezpiecznie teraz obrócić i o, klin wypadł,
też wam pokażę skąd, zapomniałem o klinie. Nie chcą zaworki wypadać. Klin jest tutaj na pewno, to znaczy, że ten zawór stoi, jeżeli klin wypadł. Dobra, słuchajcie, musicie mi dać chwilkę, bo muszę spróbować czymś wyjąć te dwa nieszczęsne elementy. No dalej. Gdyby miał wypaść, gdyby nie miał wypaść, to by wyleciał, ale jak trzeba, żeby wyszedł, to siedzi sztywno. W sumie też dobry objaw, bo trzyma go pod ciśnieniem. To znaczy, że nie jest tam wytarte. Będziemy sprawdzać kluczowe miejsca dla bloku przy pomocy podciśnienia. Pokażę wam jak. Dobra, spróbuję może tego. No wyłaź dziadu. Jak nie chce wyleść, bo klei się do oleju, no to trzeba po prostu popryskać czymś, co ten olej wypłucze. Może wtedy wyjdzie. Aczkolwiek jak widzicie, uparte dziadostwo. O, jeden wyleciał, ten górny, a ten dolny siedzi jak siedział, też wyleciał. Dobra, to są metalowe akumulatorki. One są w ten sposób robione. Dobra, ja sobie teraz odłożę tak, żebym wiedział, który gdzie. No i mamy, aha, ten klin. To jest takie kliny, generalnie jest ich więcej. One blokują zawór na miejscu. Żeby na przykład zawór wyjąć, to trzeba, tu widzicie, z boku go, do każdego zaworu tak będziemy postępować. To jest według instrukcji Sonaxa zawór 104, czyli modulator zaworu solenoidu. Uciskasz w tę stronę do środka, wtedy zluzuje się ten klin, będzie można go... O, wypadnie. Jeżeli wypadnie, to wtedy zawór w tę stronę wyjdzie. To generalnie tych elementów też jest dużo, to jest blokada zaworu. Klin wchodzi w to miejsce i powoduje, że to się nie może przesuwać, zostaje na miejscu. A cały zawór, który nas interesuje, jest tutaj. No. Tak, tak. I to jest wszystko. Także jak widzicie, w tej kolejności pamiętacie, że to było zamontowane i tak można sobie albo zrobić zdjęcie z podpisem, ze strzałką w tej chwili, gdzie co było wyciągane, albo bazować na tych kopertach, pojemnikach, jak mówiłem. Jak zwrócicie na to uwagę, Sonax dokładnie w ten sam sposób ma wyrysowany. To jest nasz zawór, jak widzicie, oznaczony u nich 104. No i czeka nas żmudna robota, bo tego jest więcej i każdy właśnie trzeba usunąć. Tu zostały nam jeszcze 3. 1, 2, 3. Z tego ten klin nam wypada, co świadczy o tym, że sprężyna nie odbija zaworem, albo jest tak zbudowany ten zawór, że dopiero pod ciśnieniem oleju napiera sprężyna na klin, więc to może świadczyć o czymś nieprawidłowym, może nie. Tych zaworów i tych bloków było kilka wersji, także ja też wszystkiego do końca nie jestem pewien. Dopiero jak rozbiorę, to widzę, czy mamy problem, czy nie mamy problemu. A już na 100% widać, czy mamy problem, czy nie mamy problemu. Po ten zawór nie ma sprężyny zgodnie z instrukcją Sonaxa również. No i też różni się tłoczek. Jest wersja, z jednej strony, o, tu widać ścięty, z drugiej strony nie. Także też trzeba uważać, żeby go z powrotem źle nie zamontować. Także tak to wygląda. Kolejny zawór, tak jak mówiłem, uciskasz, wysuwasz klin i wtedy zawór da się wyjąć z płyty. Ten tu siedzi i nie chce iść. Wszystko jest po prostu brudne od oleju z produktami zużycia. Jak widzicie, on się to nawet całkiem sklinował, także będę musiał użyć perswazji. Taki hydroblok nie działa później jak należy. Skrzynia szarpie, aby się denerwujecie. Często wystarczy zwykłe umycie. O, jak widzicie, zobaczcie. Sprężyna
usyfiona. One są malowane farbą. Generalnie to też pomaga przy identyfikacji, bo mają naniesione na uzwojenie trochę lakieru w różnych kolorach i jeżeli macie szczegółową dokumentację, to po tych kolorach czasami można dojść, która gdzie była. Natomiast między płytami no to już różnie bywa. Generalnie temat trudny, bo wiele, wiele zmiennych i niewiadomych. Strasznie ciężko ten zawór chodzi. Widać tutaj, o, jest wytarty na nim taki osad. I to wszystko, ten brud cały powoduje problemy. Także dlatego te skrzynie źle znoszą, jeżeli ktoś oleju nie zmieniał. Zresztą każdy automat ma z tym problem. Ok, jest clean i jedziemy z zaworkiem. Cały czas zerkam sobie na ten rysunek z Sonaxu, żeby nie doszło do sytuacji, gdzie jestem pewny, że wyjąłem cały zawór, a tam jeszcze coś zostanie i przewracając to w jakiś sposób zgubię. Dobra, pierwsza płyta całkowicie rozebrana, uwolniona. To trzeba teraz dokładnie umyć ze wszystkich zakamarków, wydmuchać, wysuszyć i wtedy po umyciu zaworów można to z powrotem montować. I słuchajcie, w ten sposób działamy z każdą z tych płytek, które tutaj są. No dobra, cięcie było takie trochę dziwne, ale niewiele straciliście. Cięcie było spowodowane tym, że oczywiście zdechła mi karta w trakcie nagrywania. Kolejna. Na szczęście udało mi się materiał uratować. Niemniej od ostatniej sceny minęło 3 godziny. Byłem, że tak powiem, w nerwach i musiałem na bieżąco wszystko sprawdzić, ale na szczęście materiał jest i to, co do tej pory widzieliście z drobnym brakiem, mogę wrzucić, także po prostu powtórzę to, co powiedziałem, a co się nie nagrało. Tak jak mówiłem wcześniej, pokazywałem, chociaż tego nie widzieliście, te zawory, które przed chwilą zdemontowaliśmy sobie z tej pierwszej części bloku. Mam porobione takie, widzicie, kopertki i one są według tej numeracji Sonaxa w środku posegregowane, pogrupowane i już umyte w benzynie ekstrakcyjnej. Jako 100 oznaczyłem sobie wszystkie śruby oraz akumulatorki, kliny i tak dalej, które były związane z tą płytą, a nie współpracują bezpośrednio z tymi 4 zaworami w tym bloku. Także tyle tytułem wyjaśnienia. Tutaj macie to, co pokazywałem, a nie było widać benzyna ekstrakcyjna, która jest po umyciu tylko i wyłącznie tych 4 zaworów, które wyjęliśmy. Pokażę jeszcze raz, jak to wygląda tutaj. A żeby było jeszcze lepiej, mam tutaj magnes. Ten magnes położę sobie na ścierkę i zobaczcie, co tu się będzie robiło. O, teraz dokładnie widać, ile tu jest opiłków, które w połączeniu z olejem działają jak pasta ścierna. No i z racji tego, że nawet wymieniając olej nie jesteście w stanie tego usunąć, bo ten olej no nie wymyje ze wszystkich zakamarków tego syfu, który tu przez lata się gromadził i dzięki temu, że nikt wcześniej tego nie zmieniał, robił nam na niekorzyść, to jest bezpośrednia przyczyna awarii bloków hydraulicznych. Wyciera się po prostu w miejscach, gdzie ten olej pracuje, zawory, płaszczyzny, bo to jest pasta ścierna, a nie olej. Także nawet jeśli po jakimś czasie, załóżmy, poprzedni właściciel tego oleju nie wymieniał, wykupiliście auto, jeździcie, jest wszystko w miarę, powiedzmy, zaczyna szarpać w akcie desperacji, czy tam jakieś inne złe objawy, zaczyna skrzynia objawiać. W akcie desperacji zmieniacie olej, ale to już jest równia pochyła w dół, to niewiele pomoże, bo po prostu tego nie usuniecie żadną podmianą, bo raz, że nie jesteście w stanie wymienić oleju całkowicie, to dwa, on nie doczyści w tym momencie tych wszystkich zakamarków, no i
to się nadal będzie z olejem mieszało, tworzyło właśnie taką pastę ścielną, która niszczy mechanizmy i te wszystkie kanałki wyciera, tu gdzieś te zawory pracują, współpracują z tym aluminiowymi powierzchniami, te płaszczyzny się degradują. Także tak jak pokazywałem, to po demontażu tych zaworów trafia do michy. Benzyna ekstrakcyjna, wszystko jest dokładnie myte, uszczelki jest wskazane wymienić. A propos uszczelek, tych papierów, ja je sobie zachowałem, nie dlatego, żeby je zamontować, tylko właśnie, żeby wam pokazać, gdzie jest problem. One się też przeciskają i mogą utracić szczelność, wypaczają się i tak dalej. Powiem tak, to idzie dostać, to nie jest jakiś problem, to są niewielkie stosunkowo pieniądze, jeżeli chodzi o w ogóle skrzynię biegów. I nie jest wskazane, jak w każdym innym przypadku, montować starych uszczelek z powrotem do hydrobloku. Ale, żeby być w stosunku do was szczerym, no to powiem tak. Kiedyś byłem zmuszony zmontować hydroblok na starych uszczelkach po wyczyszczeniu. Po prostu musiało być auto czym prędzej przywrócone do użytku, a nie było czasu na ściąganie tego i tak dalej. Oczywiście później to poprawiliśmy, ale mimo wszystko jeździło, nie było żadnych problemów na starych uszczelkach, także nie chodzi o to, zrozumcie mnie dobrze, nie chodzi o to, żeby was zachęcać do tego, żebyście stare uszczelki montowali, ale w razie draki, w razie takiego przysłowiowego Niemca, jeżeli ta uszczelka nie jest podarta, uszkodzona, a będziecie uważać, montując ją z powrotem i skręcając to wszystko razem, powinno być dobrze, no tyle powiem. Aczkolwiek mówię, praktyka zakazuje i dobra praktyka mówi, żeby to wymieniać. Na pewno umyć, no bo czegoś takiego z powrotem nie montujemy. Dobra, przechodzimy do kolejnej płyty, kolejnego etapu.